Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Proszę oglądnąć dzisiaj cały filmik, ponieważ jest to wróżba jedna, cała. Nie ma grup, nie ma wyborów, więc proszę od początku do końca oglądnąć i napisać mi proszę w komentarzach, czy ta wróżba rezonuje z Wami. Proszę o Waszą aktywność na moim kanale. Niedługo będziemy już mieli 6 tysięcy subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście. Proszę o lajki, czyli kciuczki w górę. Proszę o komentarze. Proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tu pierwszy raz. Jeśli znaleźliście mój kanał, zostańcie tutaj na stałe. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, wszędzie wyświetlam mój adres, więc znajdźcie adres e-mailowy i napiszcie do mnie, a ja Wam wyślę warunki i terminy, które mam wolne. Krótkie oczekiwanie jest na termin wróżby indywidualne, robię w zależności oczywiście od wpłaty, czy jest szybka, czy powolna, ale za jeden dzień, dwa lub trzy dni od razu macie już termin wróżby. Także zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, teraz skupcie się na Waszych jakichś problemach, dylematach i zaczynamy. Wylosuję dwie karty Tarota. Jaki temat jest teraz ważny aktualnie? Jaki temat jest teraz ważny? Jaki problem? Jaki temat jest aktualnie ważny? Proszę, pokażcie karty temat. Pokażcie karty temat, jaki jest ważny. Pokażcie karty teraz. Teraźniejszy aktualny temat, który jest ważny. Proszę, pokażcie karty. Pokażcie karty temat, który jest ważny. Pokażcie karty. Dobrze, i co wydarzy się wkrótce odnośnie tego tematu? Dobrze. Teraz do tematu teraźniejszego mamy As Kielichów. Proszę powiedzcie karty Lenormanda, co jest ważne dla tego tematu. Co jest ważne dla tego tematu? Pokażcie karty Lenormanda, co jest ważne. Pokażcie karty Lenormanda, co jest ważne. Co jest ważne dla tego tematu? Pokażcie karty Lenormanda, co jest ważne dla tego tematu. Dobrze. I co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Dobrze. Dobrze, kochani, więc zaczynam interpretację. Teraźniejszy problem to As Kielichów, czyli sprawy miłosne, emocjonalne. To jest teraźniejszy problem, który, albo temat, który jest ważny w Waszym życiu, czy w tej chwili, w tym momencie, aktualnie. As Kielichów mówi o szansie na nową miłość, szansie na nowe emocje, na poznanie kogoś. Na jakąś nową relację może, tak? A z kielichów to coś nowego, gdzie poczujecie znowu na nową miłość, powiew romantyzmu, jakieś przeżycia miłosne, tak? Także tutaj ten temat jakby jest dla Was ważny. I karty Lenormanda mówią, że przyjdą jakieś wiadomości, zaproszenie, wymiana informacji, komunikacja. Będą jakieś ważne
tutaj informacje. Będzie tutaj jakieś, no, na pewno uczucie namiętne, gorące, tak? Może jakaś narodzi się nowa miłość. No, ale jest jakiś koniec tutaj, tak? Czyli coś, nie wiem, być może sprawy miłosne, które zakończyły się i tutaj niby jest pięknie, namiętnie, gorąco, ale jest też śmierć, tak? Czyli być może te sprawy miłosne albo się skomplikowały, zakończyły, albo potrzebują dużej transformacji, dużych zmian, by jeszcze raz tutaj na nowo, tak jak mówi As Kielichów, na nowo jakąś próbę podjąć, jakąś szansę, tak? Widzę, że jesteście pod presją czasu, niecierpliwi, no i jest najwyższy czas, by podjąć jakieś nowe próby, nowe szanse, być może w sprawach miłosnych, żeby coś zmienić, czyli przetransformować albo w Waszym obecnym związku, albo w ogóle jakiś inny, nowy związek szukać, nowego partnera, iść na nowe randki, spotkać po prostu kogoś zupełnie nowego i nową szansę otworzyć, tak? Otworzyć się na nową szansę z kimś innym być może. To, co się teraz zakończyło, jakiś inny związek, który zakończyliście może, który się zakończył, to być może nie mógł już, nie miał prawa bytu, nie mógł już tak się dalej toczyć. I albo w tym właśnie związku, który się zakończył, potrzebujecie konkretnych zmian, albo potrzebujecie zmian w ogóle w swoim życiu, by zacząć zupełnie coś nowego. Taki to jest przekaz, taki jest temat na dziś. I co wydarzy się wkrótce? Wspomnienia, sentymentu, wspomnienia, czyli jakby żyjecie przeszłością, wspominacie, tęsknicie. Karta tęsknoty, tak? Karta iluzji też, karta takie, tworzenia sobie jakiejś takiej bajki wręcz. Sześć kielichów to jakbyście żyli w jakiejś iluzji, w jakiejś bajce, w jakiejś, nie wiem, albo wracali do wspomnień cały czas, tak? Zobaczmy, co to powiedzą karty. Słońce, drzewo, czyli coś gorącego się tutaj pozytywnie wyleczy, rozrośnie. Frustracje się jakieś rozjaśnią, to znaczy rozwiążą. Mamy tutaj pozytywną kartę, bardzo dobrą, słońce, czyli wszystko jakby wróci do normy, się wyjaśni, gorąca miłość, gorące uczucia, uzdrowienie spraw, tak, które być może tutaj poprzez tą śmierć się zakończyły, tak? Tutaj mamy frustracje, jakieś kłótnie, problemy, kłopoty, lęki, które się wyjaśnią niedługo, ponieważ mamy kartę gwiazdy, czyli macie też nadzieję, że te wszystkie skomplikowane sprawy się wyjaśnią. Niemniej jednak będą jakieś opóźnienia, komplikacje, zakręty, niejasności, jakbyście musieli znaleźć tutaj wyjście z jakiejś trudnej sytuacji, z jakichś konfliktów, tak, problemów. No i mamy jeszcze jedną w tarocie kartę śmierci. Mieliśmy tą kartę śmierci w Lenormandzie, teraz mamy ją w tarocie, czyli podwójna karta śmierci, ale też nowy początek, nowy horyzont, nowe światło w tunelu, nowe słońce na horyzoncie, które mówi o przemianie, o zmianie, o potrzebie zmiany, transformacji i zaczęcia czegoś na nowo, coś się na nowo narodzi. Także kochani, z tych komplikacji powinniście wyjść niedługo, powinno się to udać, ponieważ mamy podwójną kartę słońca, mamy kartę nadziei gwiazdę, czyli wyjaśnienie wszystkich trudnych spraw, tak, skomplikowanych spraw, no i znalezienie jakby wyjścia z tego tunelu, tak, z tego labiryntu, czyli z problemów. Zobaczymy. Życzę Wam, by się to spełniło, by rozjaśniły się, rozstrzygnęły Wasze wszelkie jakieś kłopoty i problemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Proszę o lajki, o subskrypcje i o komentarze. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.